Cześć, to Gosia, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing z Diamond Art Club. I'm so excited! Mam dzisiaj dwie boxy. Ojejku, jaki wielki! A ten jest okrągły, a ten jest kwadratowy. Widać po znaczkach, jest okrągły i kwadratowy. Jakie dzisiaj zrobimy, to jest Hawaiian Cut. Jest taki śliczny! Oraz Fujiflora. Już dawno, dawno już próbowałam kupić Fujiflora, ale najpierw nie było. A potem nie miałam na to funduszy. Ale się udało. Tak więc otworzymy sobie najpierw ten większy. Jak widać, mamy narzędzia w wóreczku. Mamy pensetę, długopis, przezroczystą łódeczkę. W tle moja córcia się bawi grzechotką. Dwa woski w kształcie serduszko. Gąbeczka. Multiplacer. Halo. Dobra. I dużo wareczków. Tak więc to znajduje się w woreczku z narzędziami. I to jest wszystko, co Wam potrzeba do malowania. Mamy też naklejkę, która może być albo na położone albo na pudełko, albo do logbooka, albo zrobić nawet może cover mindera, czy tam magnes na lodówkę. Ja to wykorzystam do logbooka. Teraz otwieramy. O, jakie mięciusie, takie fajne. Jakie uwielbiam fondy. I ja to nie. Jakie to wielkie.
Ojej. To mamy instrukcję. Krok po kroku, jak malować. Tu mamy naklejki z kodami na diamenty. I widać, jest też 66 kolorów. W tym 3 AB, czyli te z dodatkową powłoką rozświetlającą naokoło. I duży obrazek tego, co jest na tego, na obrazku. I jak widać, jest to 105 cm na 70. I ja cię kręcę, co ja sobie kupiłam. Dobra. Okej. Okay. Jakby ktoś nie widział, są to już pocięte naklejki, więc jakby ktoś robił na takich pudełeczkach, jak ja robię, takich wysypywanych, albo na takich dużych, okrągłych. Buteleczkach, o. To łatwo się nakleja na to. Dobra. Bo ja nie powiedziałam. Fruity Flora jest także od Dominika Davisona. Jak ktoś nie widział jego poprzedni, mój poprzedni filmik na temat jego obrazka, czyli Japan Garden. To linka zostawię w opisie. Tu mamy wszystkie dane na temat tego, jaki jest duży obrazek, licencjonowany, więc część kwoty ze sprzedaży idzie do artysty, czyli do Dominika. Mamy tutaj legendę tu i legendę tu po obu stronach. A tu mamy diamenty. O, mamy pierwsze AB, czyli białe. Patrz, jak się rozświetla. Właśnie to, co widzicie, te żółte, niebieskie, różowe poświata, to jest właśnie ta powłoka rozświetlająca obok. Mamy 4905 i 1904. Trzy razy 33,71. 728, 779, 321 razy 2, 433, 600 razy 2, 754 razy 2, 318, 666. Te kory śliczne.
3, 8, 6, 4. 7, 8, 3. A, zapomniałam powiedzieć, to jest akurat kwadratowy. Nie, mówiłam wam, że to kwadratowy. 8, 18. 8, 9, 5. Razy 3. 7, 8, 2. 9, 3, 8. Razy 2. 906 razy 2. 898. 890 razy 2. 3. 3860. Przepraszam za to. 904, ale to już chyba razy 5. Kolejne 666, 414, 738, 310 razy 2, 3607 razy 2, 814, 3861 razy 2, 498, 3801, 434 razy 2, 322, 3855, 3325, 36009, 436, 550. Trzy, osiem, trzy, siedem, trzy, osiem, cztery, jeden, 951, 797, 799, 3823, 333, 892, 644, 820, 993, 165, 758, 841, 317, 3814, 992, 718, o, 135. Widzimy tutaj żółte AB, jakieś liczne. To wszystko widzicie w naturalnym świetle. 3778. I ostatnia wiązka. 3608, 602, 3755, halo, fokus, razy 2, 334, razy 2, 743, 907, razy 2, 133, tu mamy taki pomarańczowy fokus. Śliczne pomarańczowe. 415. 3854. Wow, to dużo jest. Dobra. To teraz sobie sprawdzimy, gdzie na kanwie są AB rozrzucone, czyli mamy 133, 135 i 141. Raz, dwa, trzy. Time radka zazwyczaj robi na początku i wszystko, co jest poniżej 150, to jest właśnie AB. Czyli tak. Tu widzę trójkę. Tu widzę trójkę. Panda widzę ogólnie trójkę. Tutaj w kwiatkach. Tu w kwiatkach. Tu w kwiatkach dużo tutaj. Tutaj dużo trójek jest. I tam na tutaj o. Jest dużo trójek. Jedynki, tak. Jedynki są na tym wejściu do świątyni.
Tu są dwójki. Tak. I tyle. O, i tu są jeszcze dwójki koło pandy. Oto. Oto pandy. Tutaj są jeszcze. Tak więc jest to spore. Bardzo. Co ja sobie zrobiłam? Dobra. Dajcie teraz na bok. Ale to naprawdę jest wyłączył się taki gładziutki, nie gładziutki, taki jakby zamszowy. Takie jakby zamszowe. Dobra, teraz drugie. Otwieramy Hawaiian Cat, czyli kotek hawajski. To odkładamy. I teraz. I tak samo jak w poprzednim. Mamy naklejkę. Jest to 56 na 76 cm. A i to jest by Marjorie Sarnat. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałam. Okej. To narzędzie jest takie same jak w kwadratach, tylko że bez pęsety. To tego nie będę otwierać. Dobra. Tu mamy elementy. Instrukcja. I tu mamy naklejki. Mamy 41 kolorów i tylko dwa aby. Ok. Dobra. To jest. Wiem, że wam trochę świeci, ale o, teraz już jaki śliczny kotek. No. I tak samo mamy tutaj wszystkie dane. Też jest licencjonowany. I sobie zrobimy pęsek 5310, czyli czarnych 700 701, 3856, 402, 5200, śnieżno-biały, razy 2, 907, 743, 134, pierwsze AB, jakie fajny zielony,
3841 razy 2 3776 razy 2 3755 razy 2 606 996 740 727 3325 301 133 Focus i kolejne pomarańczowe śliczne. Patrzcie, jak się wszystko świeci. 742 3012. Mała, moja mała gada sobie. 995 699 603 3843 3078 666 956 498 604 i okres 327 i ostatnie malutki 3819 993 602 208 598 155 340 741 718 i 333. I teraz zajrzymy, które są te AB, czyli 1 i 2. Czyli szukamy jedynek i dwojek. Tu widzę te zielone. Większość tych zielonych. Tutaj są dwójki. W okularach. Nie, w okularach nie widzę dwójek. Tu jest jedna dwójka. Tu są dwójki. Tu. Tutaj w liściach. Jedynki. Tu jest jedynki, tu są jedynki. I tu w kwiatkach są jedynki. I tu. Tak więc całkiem sporo. No. To teraz wrzucam do koła wyboru. I jak się Wam podobało, kliknijcie lajka, subskrybujcie, komentujcie, cokolwiek. A jestem szczęśliwa normalnie. Takie śliczne rzeczy. Tak, tak. Ona też jest szczęśliwa. Dobra. To widzimy się niedługo. Pa, pa.